Oglądają Państwo telewizję w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam bardzo serdecznie. To są gorące pytania. Pytamy dzisiaj o to, co politycy oferują rodzinie. Jak wiemy, tych programów społecznych i realizowanych, ale też tych, które pojawiają się w kampanii wyborczej, jest bardzo wiele, od 500+, od pierwszego dziecka, przez 50 tysięcy na wkład własny, przez kolejne meandry tych wszystkich propozycji, którymi raczą kuszą nas w zasadzie politycy. Czego może spodziewać się rodzina po kolejnych wyborach, ale także jak politycy traktują rodzinę, jakie mają dla niej propozycje. Będziemy mówić o tym z naszymi gośćmi w studiu. Jest Anna Tarczyńska, Wiosna, Lewica, kandydatka na Sejm RP. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Wojciech Zabłocki, radny województwa mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczynamy od wypowiedzi polityków, które przygotowaliśmy dla państwa, między innymi Jarosław Kaczyński, Katarzyna Lubnauer, Małgorzata Kidawa-Błońska, Tadeusz Cymański. Rodzinę widzimy tak jak tutaj. Jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku, ich dzieci. To jest rodzina. Dla mnie rodziną są ci ludzie, którzy ze sobą żyją, kochają się, czy razem wychowują dzieci, czy się po prostu sobą opiekują. To my definiujemy rodzinę. To miłość i wzajemna troska definiuje rodzinę. Nie dzielmy Polaków na gorszych i lepszych. Są matki, które musiały opuścić swoje domy, dlatego że uciekały przed mężem, który je bił i pił alkohol. Są kobiety, które straciły mężów. Są mężczyźni, którzy owdowieli i sami wychowują dzieci. I nie można mówić o nich nie jako rodzinie. To jest rodzina. O co chodziło prezesowi? Co miał na myśli? Chodzi o to, że bronimy tradycyjnej rodziny. I to był głos za wszystkimi, a szczególnie nawet rodziny niepełne, bo są w szczególnie trudnej sytuacji. To jest chyba logiczne, ale oni to wykorzystali i nawet zaatakowali, że pomija właśnie wdowy, kobiety z dziećmi. No trzeba mieć bardzo mało wyobraźni, złej woli, a nam przypisywać no skrajnie ubogie życie intelektualne. Ubogie życie intelektualne. Tadeusz Cymański, jak zwykle w formie, jak zwykle bardzo ekspresyjny, ale drodzy państwo, w studiu i przed telewizorami, pytanie, jakie się nasuwa po wysłuchaniu tych słów polityków bardzo różnych opcji politycznych, co to w zasadzie jest rodzina, jak ją definiować? To definicja jest bardzo oczywista, no tak jak powiedział prezes Kaczyński, to jest chyba dla wszystkich oczywiste, że mamy mężczyznę, kobietę, mamy dzieci, no. Oczywiście są rodziny, gdzie zdarzają się różne przypadki, gdzie się ludzie rozchodzą, gdzie umierają i to też są oczywiście rodziny, tylko wtedy już z jakąś historią. Natomiast prezes odwołał się do zupełnie czegoś innego. No, odwołał się do tej debaty, czy jakichś haseł rzucanych przez lewicę, że na przykład rodziną może być dwóch mężczyzn z dziećmi, czy dwie kobiety. I tutaj o to chodziło tak naprawdę, to nie był atak na nikogo, ani to nie było umniejszanie rodziną, gdzie na przykład, tak jak powiedziałem, no, brakuje jednego z rodziców, tylko są takie zupełne zarzuty, tak? Politycy nie, no, podchwytują ten no cytat tak, i mówią, teraz zakażę słowo. A samotna matka, zupełnie a samotny nie, ojciec. Nie, no oczywiście, że to też są rodziny, tylko niepełne rodziny, tak? Natomiast chodzi o to, że to zupełnie się odnosi do tej debaty z lewicą, która no, próbuje jakby mówić nam, że może być dwóch mężczyzn z dziećmi, to jest rodzina, albo dwie kobiety. Jakiś taki teatr absurdu. Więc ja nie doszukiwałbym się tutaj innego dna. Ja wiem, że jest kampania wyborcza i druga strona będzie starała się chwycić za każde słowo i jakoś każdy kontekst tylko naciągnąć, żeby stwierdzić, że tutaj nasze ugrupowanie gdzieś kogoś atakuje, straszy, obraża. To jest absurd. Wspieramy wszystkich, także rodziny niepełne, także samotnych rodziców wychowujących dzieci. Również im się należy wsparcie i pełen szacunek. Natomiast, tak jak powiedziałem, to zdanie było wypowiedziane zupełnie w innym kontekście i odnosiło się do tradycyjnych wartości, do tradycyjnego modelu, no, któremu ciężko zaprzeczyć. Kto w zasadzie tworzy dzisiaj rodzinę? Czy rzeczywiście dwie kobiety, dwóch mężczyzn także? Ja chcę powiedzieć pani redaktor, że słowa prezesa PiS-u były bardzo dyskryminujące i wykluczające miliony Polaków i miliony miliony rodzin, które żyją w innych formułach niż tata, mama i dzieci.
Ja akurat jestem radczynią prawną i prowadzę od wielu lat kancelarię prawa rodzinnego i dokładnie wiem, że są różne sytuacje życiowe, a prezes wszyscy. Kaczyński o tym nie wie po prostu. Nie wie? Prezes Kaczyński mieszka z kotem i nie ma zielonego pojęcia o rodzinie. A czy pani i nie ma pojęcia. Nie jest teraz dyskryminująca? Ale nie ma rodziny prezes Kaczyński w rozumieniu tego, jak to powiedział, prawda? Więc jeżeli rodziną jest tata, mama i dziecko, lub najlepiej dwoje dzieci, albo czworo, tak jak był na konwencji w Lublinie pan wiceprezes banku, który był przedstawiany jako modelowa rodzina z czwórką dzieci, który chwalił się, że pobiera 500+ i w związku z tym stać go na spłatę kredytu mieszkaniowego, to ja sprzeciwiam się takiemu modelowi rodziny w sensie jak gdyby definicji, dlatego że nie odważyłabym się nigdy formułować definicji rodziny. Nawet w prawie rodzinnym, w ogóle nigdzie w przepisach prawa nie ma definicji rodziny, dlatego że jesteśmy różnorodni i żyjemy w różny sposób. Taką cezurę, jakby jakąś taką dziką poprawność polityczną wprowadzać. Co jest według pani jako idealnym modelem rodziny? Idealny. Ale nie ma czegoś takiego jak idealny model rodziny, proszę pana, no tak, dlatego że żyjemy w różnorodny sposób. I możemy, każdy z nas ma prawo układania sobie życia tak, jak jest mu wygodnie i tak, jak chce. Ale i prezes Kaczyński, myślę, też ma prawo układać sobie życie w jakikolwiek Jasne. Sposób chce. Myślę, że bardziej tu chodziło o definiowanie. Żyje w rodzinie? Czy też próbę stworzenia definicji bardziej małżeństwa, prawda, które jest w Konstytucji, i o to też bardziej chodziło prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy to było ewidentne odwołanie się do dyskusji, którą gdzieś tam próbuje narzucić lewica, tłumacząc, że rodzina, nie wiem, to może być dwóch mężczyzn i dzieci, albo nie wiem, trzech mężczyzn i dzieci, no jakoś, czy jakieś tam inne warianty, jakieś nienaturalne, no teraz zupełnie odwołał się do tych wartości, że my bronimy tradycyjnych wartości, no bo dzieci nie biorą się z księżyca ani z kapusty, tylko w normalnej rodzinie, tam gdzie jest mężczyzna, kobieta, to rodzą się dzieci, no jakby w innych warunkach nie jest to takie proste, no jak jest dwóch mężczyzn czy dwie kobiety, no to już no nie urodzą. A czy dla pana dzieci, kobieta, nie? I mężczyzna bez dzieci to jest rodzina, czy nie? Wie pan, że... Niepełna rodzina, ale jest. Niepełna, ale jest to rodzina, kobieta i mężczyzna? Rodzina niepełna, tak. No właśnie, to dlaczego dwie kobiety nie mogą być rodziną taką? Nie, albo trzy kobiety, no albo... Ale nie, dlaczego dwie kobiety nie mogą być... Mogą być matka i córka wtedy... na przykład. No tak, no. Tak? Się nie... Znaczy, ja nikogo nie dyskryminuję, tylko mówię, co jest idealne i jakby do czego dążymy, co jest dla nas takim modelem pewnym, tak? To o tym Dobrze, mówimy, wkraczamy chyba w dyskusję o związkach partnerskich, a zatem Grzegorz Schetyna na temat związków partnerskich, bardzo proszę. Związki partnerskie. Najwyższy czas je wprowadzić. I jeszcze idąc za ciosem, Włodzimierz Czarzasty, adopcja, związki partnerskie, a także małżeństwa osób homoseksualnych. Posłuchajmy. Państwo zobowiązane jest określić i realizować wobec wszystkich obywateli zasady zapewnienia minimum socjalnego. Państwo powinno dać w swej praktyce działania równy dostęp młodzieży do edukacji na poziomie średnim, eliminując jakiekolwiek ograniczenia społeczne czy majątkowe. Czy SLD Lewica jest za małżeństwami homoseksualnymi? Lewica jest za małżeństwami homoseksualnymi. Za adopcją dzieci przez pary tej samej płci? Jak przyjdzie czas na to, jak będzie do tego przygotowane społeczeństwo, jak będą podane, odbędzie się wielka dyskusja, to uważam, że to jest właściwy kierunek. Pani pewnie jest także za wprowadzeniem związków partnerskich, potem za prawem do adopcji przez małżeństwa osób homoseksualnych. Pani redaktor, Lewica ma w programie równość małżeńską. Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich oraz związków małżeńskich jednopłciowych. Natomiast nie mamy w programie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Ale za jakiś czas, tak jak powiedział. Ja nie wiem, co będzie za jakiś czas. Na ten moment w programie, z którym idziemy, nie mamy takich postulatów. Dlaczego? Dlatego, że na ten moment uważamy, że trzeba uregulować sytuację prawną związków partnerskich, partnerów i związków małżeńskich. Społeczeństwo nie jest na to gotowe po prostu.
z tego co wiem, to społeczeństwo jest coraz bardziej gotowe na różnego rodzaju formy właśnie życia w rodzinie. I powiem pani, że dla mnie osobiście, jak dla mnie, to najważniejszą rzeczą dla dzieci jest miłość. I to jest jedyne to, co potrzebuje dziecko do tego, żeby być szczęśliwe. I jeżeli chodzi o mnie, to jest najważniejsze i uważam, że nawet dziecko, które się wychowuje w parze homoseksualnej, może mieć właśnie wiele miłości otrzymać i być szczęśliwe. Tylko wiemy także, bo mówiłyśmy o tym, też mówiła o tym pani, jakie są sytuacje, jeżeli chodzi o Polskę. To znaczy jest wiele rodzin niepełnych i wtedy to dziecko ma skrzywiony obraz czy ojca, czy matki, czy dwie matki dają taki dobry obraz dla dziecka, czy rzeczywiście wprowadzą go i jego rozwój psychologiczny, psychiczny także, będzie na prawidłowym poziomie. Tak jak powiedziałam, tylko miłość jest potrzebna i najważniejsza do tego, żeby dziecko rozwijało się prawidłowo i prawidłowo poznawało świat. Więc tutaj z tego punktu widzenia ja się nie obawiam, że dziecko wychowywane w związku homoseksualnym mogłoby mieć jakąś nieprawidłową perspektywę. Ja myślę, że takie jest trochę infantylne podejście, bo osoby, które... Także te osoby, które krzywdzą dzieci lub robią im rzeczy niedobre, też mówią, że się kierują miłością, że chcą tylko ich dobra, więc jakby pewnie jednak rozdzielił. Wolałbym, żeby tak jednak nie było. No i żebyśmy jednak nie dążyli do modelu, który rozwala fundamenty społeczne, na których jest zbudowana nasza cywilizacja. No. Więc pewnym rzeczom nie zaprzeczymy, to w związkach homoseksualnych no nie będą się rodzić dzieci. Tak? Jakby lewica może to zaklinać, o tym mówić, przekonywać. Ale tak tego nie zmieni, no bo biologii nie oszukamy. Przyrody, natury nie oszukamy. A troszkę mnie niepokoi taka technika małych kroków, żeby najpierw osiągniemy związki partnerskie, małżeństwa homoseksualne, potem pomyślimy, społeczeństwo na to przygotujemy, znaczy co? Jakąś propagandę zrobimy, pranie mózgu? No to chyba nie o to chodzi. Ja uważam, że w tej chwili mamy zupełnie inne problemy społeczne, zupełnie inne problemy interesują też obywateli. I taka nachalna, bo to jest nachalna propaganda promująca LGBT i te wszystkie ruchy. To nie jest, proszę pana, żadna propaganda. Nie, no jest bardzo duża propaganda. No, wprowadzanie tego do szkół, wprowadzanie tego na ulicę, ale promowanie czego? Czego wprowadzanie? Tej propagandy. Tego, ale jakiej propagandy? No, LGBT, czyli... Ale dajmy skończyć panu radnemu. Promującej, że to są jakieś super wartości, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Jakby zaklinanie takiej rzeczywistości, że najwyższą cnotą społeczeństwa jest tolerancja. Jakby to też nie o to chodzi. Myślę, że to są jakieś tematy zastępcze i to nie jest najważniejsze, żebyśmy teraz uczyli młodzież, jak to bardzo ważne jest być uczulonym i tolerancyjnym na związki homoseksualne, bo uważam, że jest dużo innych wartości i potrzeb, które należy młodzieży wpoić i której należy młodzieży uczyć. I dużo więcej jest problemów społecznych, przed którymi stoimy, a nie w tej chwili narzucanie w debacie publicznej, gdzie tylko nie spojrzymy problemów tych mniejszości. Mniejszości były i będą, i nie sobie żyją. Natomiast nie uważam, żeby to był taki temat, który musimy wszędzie i na okrągło podnosić i robić z niego jakąś najważniejszą sprawę, którą państwo polskie tolerancja i nasze społeczeństwo się powinno zająć. Jest kluczowa, dlatego tak, że z braku państwo... tolerancji ostatnie i z braku akceptacji bardzo niebezpieczne rzeczy. I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy mylone jest albo traktowane jednoznacznie hasło tolerancja i akceptacja. A to nie są, nie są wcale takie same terminy. Tolerancja, jeszcze ze czasów starożytnych, jak sama nazwa wskazuje, no to jest przyzwolenie na życie, czyli pozwolenie, żeby ktoś funkcjonował. I mamy tolerancję dla takich osób. A akceptacja jest często jednoznaczna z afirmacją, więc znaczy, nie mylmy tych jakimiś pojęć. Takimi definicjami się teoretycznymi... No, szkołę kończyłem, no to takimi się posługuję. Teoretycznymi definicjami pan się posługuje, a ja się posługuję życiem po prostu, tak? I wiem, że tolerancja i akceptacja jest najważniejsze do tego, żeby żyć w bezpiecznym, to... normalnym dobrze, państwie, to, bez państwo, hejtu i bez nienawiści. Życiem się będziemy kierować i także tymi realnymi propozycjami dla rodziny za chwilę, bo na definicji skupiliśmy się teraz w zasadzie, jak wygląda zdaniem polityków rodzina. Za chwilę będziemy mówić, drodzy państwo, o tym, jakie programy przygotowały konkretne formacje polityczne. Anna Tarczyńska i Wojciech Zabłocki za chwilę ponownie z nami.
Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, gorące pytania. Co politycy oferują rodzinie? Na ten temat rozmawiamy. Gorąca dyskusja w zasadzie już przed przerwą. Mogli się państwo przekonać z politykami. Anna Tarczyńska, Wiosna, Lewica. Witam ponownie. Wojciech Zabłocki, radny sejmiku województwa mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Również witam ponownie. I zaczynamy od ostatnich wypowiedzi podczas konwencji. Prawo i Sprawiedliwość w Lublinie mówiło o tym, co oferuje właśnie tym zarabiającym najmniej, czyli wzrost pensji minimalnej. Posłuchajmy. Na koniec 2020 roku, czyli za kilkanaście miesięcy, minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł. Na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła 4000 zł. W roku 2021 ogromna większość emerytów otrzyma drugą trzynastkę, czyli nie jedną trzynastkę, a dwie trzynastki. Wreszcie rolnicy otrzymają w końcu pełne dopłaty do hektara na pełnym europejskim poziomie. I w zasadzie postulaty Prawa i Sprawiedliwości mogłyby być zbliżone do postulatów SLD, Lewicy. Włodzimierz Czarzasty teraz o tym, jakie powinny być zarobki Polaków. Chcemy, aby mężczyźni i kobiety zarabiali tak samo od 2023 roku. Każde przedsiębiorstwo będzie musiało uzyskać certyfikat sprawiedliwości płac. Certyfikat, który będzie mówił, że w tym przedsiębiorstwie kobiety i mężczyźni zarabiają na tych samych stanowiskach te same pieniądze. Równe płace, no i chyba wzrost płacy minimalnej to jest także postulat Lewicy już od lat, prawda? Oczywiście, postulujemy, aby to już od jakiegoś czasu postulujemy, my jako Wiosna Roberta Biedronia, że pensja minimalna powinna wynosić w tej chwili 2700 zł, a generalnie mamy program rozłożony... Brutto, netto? To jest brutto, to są kwoty brutto. Natomiast program mamy rozłożony na 10 lat. Natomiast pracownicy budżetówki już w tej chwili powinni minimum zarabiać 3500 brutto. Prezes Kaczyński licytuje i mówi, że 3000 teraz, za chwilę 4000. To by znaczyło, że w ciągu 2 lat musiałby o 80% podwyższyć pensję minimalną. W ciągu 4 lat, 2023 te 4000. 2023, to za chwilkę już będzie, bo mamy 19, czyli 4 lata. No więc właśnie, więc o 80%, natomiast w tej kadencji pensja minimalna wzrosła za kadencji PiSu o 28%, więc pytanie jest, bardzo dobrze, że wzrosła, ale pytanie jest, w jaki sposób wzrośnie o 80% w kolejnej kadencji i dlaczego w tej kadencji wzrosła tylko o 28%. Są to absolutnie populistyczne postulaty, które nie są realne do zrealizowania. Ale zaraz, ale wzrosła ta pensja rekordowo, czy nie wzrosła minimalna? Słucham? Ale wzrosła, sama pani przyznała. No, ale jeszcze za mało twierdzi. To za każdego rządu. Czyli to nie jest populizm. A ja mówię o tych 4000. Mówię o 4000, tak? Mamy radę. Że musiałaby wzrosnąć o 80%. Da radę jest to spełnić te obietnice. Powiem tak, mówili przed wyborami, że nie będzie pieniędzy na 500+, były. Potem mówili, że nie będzie pieniędzy na 500+ od pierwszego dziecka. Znalazły się pieniądze na 13. emeryturę, znalazły się pieniądze na 300+ na wyprawkę, znalazły się środki na szerokie programy społeczne, na obniżkę podatków, na zrównoważony budżet. Więc wolałbym, żeby opozycja jakby zajęła się czymś innym, może z jakichś innych dziedzinach dobra. Natomiast w straszeniu Polaków no to jakoś im nie wyszło, no bo po prostu wszystkie obietnice, które zakładaliśmy, spełniliśmy i wręcz trzeba było nowe programy na kolejne lata kreślić, żebyśmy mogli dalej działać. I się okazuje, że to jest jedyna partia w historii, która rzeczywiście ma program, który spełnia. Powinien działać rząd, żeby ta pensja minimalna rosła? No, ja i powiem, jaki my mamy mechanizm chce. Jako Lewica. No to jaki jest mechanizm? Mechanizm jest taki, żeby pensja minimalna w ciągu kilku lat wynosiła 60% średniej krajowej. I to jest postulat, który również jest zalecany przez Unię Europejską i w tej chwili będą takie wytyczne, aby ogólnie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej pensja minimalna była na poziomie 60% pensji krajowej. I to w tym momencie będzie ponad 3000 zł. I w momencie, kiedy pensja krajowa będzie rosła również płaca minimalna. Bo to tutaj PiS w tym mówi, momencie. Będzie rosła, więc będzie rosła minimalna. Więc, i rośnie, no, więc nie ma o czym mówimy. Nie, za ale bardzo. PiS mówi 3000, teraz 4000, nie odnosi jej procentowo do no pensji. No jeszcze nie, ale za 4 lata krajowej, sytuacja prawda? Ma się zmienić, tak? Ale czy w ten sposób, myślę, że Polaków nie interesuje, czy będziemy to odnosili tak czy inaczej, czy opowiemy tę historię w taki czy inny sposób, ale realnie pensje rosną, ile będą zarobki mieli pieniędzy rosną, portfel. Podatki maleją, Polacy są coraz bogatsi, więc mówię, możemy to oczywiście opowiadać na różne podatki sposoby. Podatki nie maleją, podatki nie maleją, tak? Pensje realnie 17% też, z 18%. Też nie rosną, widzi pan jaka jest drożyzna wszędzie? Pensje nie rosną? A PIT dla osób pensje do 26 rosną, roku życia te pensje nie zniesione? No to jest obniżka podatków. Siła nabywcza Polaków maleje. To, że płaca minimalna trochę wzrosła w tym momencie, to nie znaczy, że Polakom żyje się lepiej, prawda? Bo widzi pan emerytów. I dlatego prawie połowa Polaków głosuje za rządem, który te reformy wprowadza. Tak? 14 nie rozwiązuje gorzej, tak? problemów emerytów. Ciekawe. W żaden sposób. Dlatego, że ponad pół miliona emerytów zarabia na rękę, dostaje na rękę poniżej 1000 zł. I 13 pensja, jak oni dostaną, 13 emerytura, jak dostaną 900 zł, czyli razem dostaną 1800, tak? Bo dwie minimalne emerytury to będzie 1800 dla emeryta, to niech pan zobaczy, że to jest tam 100 zł z kawałkiem miesięcznie, średnio miesięcznie, prawda? Jak pan to podzieli na 12 no dobrze, miesięcy. No to jak podnieść te w związku emerytury? Z tym, jaka jest propozycja wasza? No bo... A my mamy emeryturę, postulat emerytury minimalnej na rękę 1600 zł i to jest realna poprawa, dlatego, że jak pan, tak jak mówię, da nawet 13 i 14. Realna poprawa, ale właśnie, skoro nie będzie pieniędzy na płacę minimalną, to skąd ale będzie ja nie, na emeryturę? Ale czy ja nie powiedziałam, że nie będzie pieniędzy na płacę powiedziała minimalną? Powiedziała pani, że są to nierealne propozycje. Ale nierealne propozycje na ten moment, dlatego, że to nie są jedyne propozycje PiSu przecież, prawda? Jak patrzymy na ogół... Czy co by się państwo zabrali? 500+, by się zabrali? 300+, 500+, z czego zajmiecie? Zawsze mówimy i ugrupowania prodemokratyczne mówią, że 500+ nie będzie ruszone i becikowe nie będzie ruszone i ten program... jest jak najbardziej przyjmujemy za swój na ten dobra, moment. Natomiast takie... jeżeli chodzi o 13 i 14 emeryturę, to niech mi pan wierzy, że to jest bardzo, bardzo populistyczne, bo to nie poprawia życia emerytów. To znaczy, pieniądze na emerytów na nie poprawiają to możliwe, ale, no, to jest to złotych, ale to jest 100 oczywiście złotych możemy... średnio miesięcznie, pani no dobrze, redaktor. No ale to ile I to mamy jest dać ile? Ale no 100 złotych średnio miesięcznie, jak emerytka przychodzi, naprawdę to się serce kraje, pani też, ale panie, jak widzimy w aptece no, ale... emerytkę, która naprawdę 100 złotych ma... Czyli wy by się państwo nic nie dali, to będą przecież... No my mówimy 1600 na rękę, czyli to jest realny wzrost, to jest kwestia godności tych ludzi. No dobrze, ale to w takim razie przejdźmy do konkretów. Co w takim razie państwo sądzicie o funduszu alimentacyjnym? Powinien być czy nie? Fundusz alimentacyjny oczywiście, że powinien być. Co więcej, nie powinien być ograniczony tym pułapem 700 zł na członka rodziny. Dobra. Dlatego, że no to jest po prostu niesprawiedliwe. I powiem panu, że ja akurat mam wiele klientek, które nie mogą dostać wsparcia od państwa, dlatego, że nieznacznie przekraczają tą kwotę. A co sądzicie na przykład o zniżkach dla studentów na pan mnie wywiaduje do... Ale to właśnie, ale może niech pan o zniżkach to nie jest ten nie temat. Zadaje dlaczego nie? Traci pan swój głos. Może pan odpowie. Ale pan jest ja specjalnie... No dobrze, to już pan ma głos. Nie ograniczamy. Tak, proszę go wykorzystać na swoją wypowiedź. Dlaczego chciałem spytać się o pewne rzeczy. No, myślałem, że państwo bardziej odważnie mówicie o swoim programie. Bo jesteście w koalicji z SLD. Z SLD, które znosiło fundusz alimentacyjny, które ograniczało ulgi studentów na komunikację miejską i przejazdy pociągami, które znosiło dopłaty do barów mlecznych, które są popularne i dla rodzin, i dla seniorów. Więc jesteście państwo w koalicji z ugrupowaniem, które cięło te programy społeczne, które nie miało na to pomysłu, które nie obniżało podatków. Więc zastanawiam się, czy to nie jest hipokryzja, bo proszę teraz możecie pana, wszystko obiecać. Jak pan czytał program Lewicy, to pan wie, ale nie że akurat program, jeżeli działania. Chodzi o Lewica fundusz rządziła alimentacyjny, i cięła te rzeczy. Ale teraz jesteśmy... Program jest ugrupowaniem nowym, jeszcze nie rządziło. Aha, no to nazwę zmienicie co wybory. Jesteśmy, proszę pana,
Koalicja trzech partii. Wiosna, SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Razem. Czy nie bierzecie odpowiedzialności za działania SLD? No oczywiście, że nie bierzemy. No ja tak. Jestem, proszę pana, jestem reprezentantką Wiosny Roberta Biedronia. Ja nie mam. Ale zmusił was ktoś do koalicji z SLD? Proszę pana. Sami podjęliście się koalicji z partią, dlatego, która cięła te ważne programy społeczne. Ale teraz mamy, kiedy rządziła. Ale teraz, w takim razie, proszę pana, mamy dobrze, nowy program. Jak został wypracowany ten program? Czy w porozumieniu? Wiosna z SLD? Oczywiście, że w porozumieniu. Program został wypracowany w porozumieniu trzech ugrupowań. Program bazował na tym, czego potrzebują Polacy, na obserwacjach ostatnich lat i mamy w tej chwili najbardziej postępowy program ze wszystkich sił prodemokratycznych. Ja w to nie wierzę, bo jednak się cofnę do tego, kiedy rządziło SLD, bo uważam, że trzeba brać odpowiedzialność za rządy, bo program, ale w programie, nie mówi o SLD, w programie, ja nie jestem, ale jesteście z nimi w koalicji, ja nie z i z tymi politykami, którzy rządzili Polską, idziecie w koalicję. I SLD nie miało w swoim programie tego, że będzie znosiło fundusz alimentacyjny, znosiło zniżki dla studentów, ani nie miało tego w programie, że... A ma w programie? Ma w programie. Zniesienie funduszu alimentacyjnego? Nie, a, to ma ciekawe. W programie. Uwaga, nowa ma w informacja. Programie to, że tak jak powiedziałam, ma w programie zniesienie program funduszu. Lewicy. Niech pan mnie nie łapie za słówka. Nie, tylko ja panu powiedziałam, mówiła. Ja panu powiedziałam, jaki jest program nas jako lewicy. Dobra. Że chcemy utrzymać fundusz alimentacyjny, co więcej, chcemy znieść pułap, od którego ten fundusz alimentacyjny dobrze. Działa, po to, żeby więcej rodziców pani, że mogło myśl. Otrzymać alimenty z tego funduszu. Dobrze, bo może pani zrozumiała. Jeszcze raz powtórzę. SLD, kiedy szło poprzednio do wyborów ale tam wie, lata, lata pan temu... Ale nie pyta o SLD, dobrze? Ale nie pytam pani, pan o nic, tylko stwierdzam fakt. Naprawdę, kiedy SLD szło po władzę w Polsce, nie mówiło, że będzie znosiło ten fundusz, że będzie zmniejszało zniżki dla studentów, że będzie znosiło dopłaty do barów mlecznych, a to zrobiło. Czyli ich wiarygodność jest bardzo mała. Czyli to, co piszą w programie, co jest zniosło dopłaty fundusz, do barów mlecznych na przykład. Zniosło fundusz alimentacyjny SLD? Ten fundusz został kiedykolwiek no. zniesiony? Został znacznie ograniczony ale przez SLD. Ale został zniesiony? Ograniczony do czego? Ale co konkretnie zostało na myśli? Ograniczony? Mamy ostatnie minuty naszego programu. W takim razie może spróbujemy odpowiedzieć na to główne pytanie, co politycy oferują rodzinie. Realne propozycje po 2-3 zdania. Bardzo proszę. Pani redaktor, to jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o lewicę, jeżeli chodzi o kobiety, to co i w ogóle rodziców, to my oferujemy przede wszystkim żłobki. 3/4 gmin w Polsce nie ma ani jednego miejsca w żłobkach. I to, co postulujemy, to jest 200 tysięcy żłobków w nadchodzących 4 latach. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest program mieszkalnictwa, dlatego że dla rodziny każda rodzina potrzebuje dachu nad głową i my proponujemy utworzenie publicznego przedsiębiorstwa mieszkaniowego, który w ciągu 10 lat wybuduje 1 000 000 mieszkań i te mieszkania będą wynajmowane za niewielkie pieniądze albo będą sprzedawane po kosztach na niewielki procent, jeżeli będzie można otrzymać pożyczkę. I poza tym kwestia in vitro. Pani redaktor może nie zdaje sobie sprawy, że aż 12... Dlaczego pani tak zakłada? Nie, no to przepraszam, że 15% par ma problemy z płodnością i to jest 2,5 miliona ludzi, więc właśnie to jest 2,5 miliona ludzi i w tej chwili mamy 21 tysięcy dzieci z in vitro i ten program powinien być kontynuowany i powinien być refundowany z budżetu państwa. Mieszkania, to jest absolutnie prorodzinne. I Prawo i Sprawiedliwość? A kontynuowanie tych programów, które w tej chwili funkcjonują, czyli 500+ na pierwsze, na każde kolejne dziecko, czyli 14 emerytura, czyli wyższa płaca minimalna, ale ja też bym coś od siebie dodał jako samorządowiec, a także kandydat. Program bonów mieszkaniowych. To jest szansa na to, żebyśmy zmniejszyli kolejki osób oczekujących na mieszkania komunalne. Sam jak zarządzałem Pragą Północ, poznałem tą skalę i uważam, że bony mieszkaniowe, czyli dopłata do czynszu mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku, co by naprawdę rozwiązało sytuację, a de facto jest to dużo tańsze niż obecnie funkcjonujący system. Wojciech Zabłocki, radny sejmiku województwa mazowieckiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu bardzo. Anna Tarczyńska, Wiosna, Lewica. Dziękuję bardzo. Pani również bardzo i państwu najserdeczniej dziękujemy za uwagę. Za chwilę kolejne gorące pytania. Zaglądam. Andrzej Rafał Potocki się z państwem spotka. Zapraszamy.